Siemanko, witajcie, jestem Kuba Szczągo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam trzy rzeczy w kolejnym wideo vlogu, czyli wiata na siewnik, oprysk z pokrzyw i szklarnia. Zapraszam do oglądania. Pierwsze, mamy wiata na siewnik, widzimy, pamiętacie, jeden film był z tego odcinka, w pierwszym wideo vlogu. No, zrobiłem na niego wiatę samodzielnie, o tak, o, ona wygląda. Mam tutaj zasypane te słupki, nie było przymontowane, tutaj do drugiego pomieszczenia to jest przymontowane, no i blacha ukryta. No i na nic nie pada na siewnik i jest bardzo dobrze, nie moknie, nie rdzewieje. Najważniejsze. Lecimy do drugiego. No jesteśmy przy drugim, tutaj mamy oprys z pokrzyw. Bardzo pachnie tak przyzwoicie, można powiedzieć. Jego się miesza, żeby się tak skumulowało. Tak, o tak, o właśnie. Się podlewa pomidory, wszystkie. No, wszystkie. On przecież zarazie jest i on też jest jako nawóz. No tu idziemy do trzeciej rzeczy, czyli jak do szklarni. Idąc po drodze do szklarni, pokażę wam mój warzywnik. O, pięknie, ładnie. No i tutaj są truskawki. Wszędzie. No to jesteśmy przed wejściem do szklarni, takiego bardzo dużej, nie? To tutaj wchodzimy. Tędy. I wchodzimy do środka. Jak widzimy, mamy 16 stopni. O. No i tutaj mamy taką fajną szklarnię. Gdzie, o, tutaj mamy pomidorki. Cztery, dwie odmiany. Paprykę też cztery i też dwie odmiany. No, już się robił te kukonki, muszę powiedzieć. No, same są też zrobimy. No, już dawno, normalnie by to minęło. No i tak, to sprawa jest, bo z traktorem mi się zepsuł już dawno. Ja mam takie ogrody, tam beczkę 1000 też mam. Zatem kupiłem ostatnio. Tam o. No. Więc to będzie koniec tego filmiku. Dziękuję za 100 subskrypcji i szykuję jakieś specjal. Więc trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Ja, czyli Kuba. Cześć.